kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy z mega perełkami. Ostatnio sprzedałam troszkę rzeczy swoich starych, rzeczy, których już nie noszę i za te pieniądze, zwłaszcza na Vinted, kupiłam jakieś nowe rzeczy, bo nie przesyłam ich już, tylko zostają na tym koncie i jeżeli coś mi się podoba, coś mi pasuje, coś jest superowe, to oczywiście kupuję to wtedy już z tego konta na Vinted. No i zobaczycie tutaj takie rzeczy, ale też są tu rzeczy z nowej dostawy. Jedna rzecz jest dla mojej przyjaciółki. No i zobaczycie też moją mega, mega perełkę. Zapraszam serdecznie. Kochani, jeszcze chcę Was prosić o oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, dzwoneczek, żeby dostawać wiadomości o nowych filmach. I oczywiście proszę też o polubienia, komentarze, piszcie, co się Wam najbardziej podoba. Aha, i na końcu filmiku jeszcze pokażę Wam rzeczy, które wystawiam na Vinted, bo postanowiłam wrócić do tego zwyczaju, żeby pokazywać w stylówkach i też na sobie te rzeczy, które sprzedaję. Więc jeżeli będziecie chcieli coś z moich rzeczy sobie kupić, będzie na Was pasować, to zapraszam serdecznie. Nazwa mojego profilu na Vinted jest podana w opisie filmu. No to kochani, idziemy. Moi drodzy, no i bardzo dużo tutaj jest rzeczy takich dodatków. Jest jedna rzecz do domu, no i buty, więc zapraszam już serdecznie. To, w czym jestem ubrana, to jest sukienka, której na mnie jeszcze chyba nie widzieliście. To jest sukienka, którą kupiłam w zimie, pokazywana była w jednym z holi, ale nie wkładałam jej, bo było bardzo zimno wtedy i powiedziałam, że będzie w stylówkach wiosennych i będzie. Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu trendy wiosna 2021 i antytrendy. No tymczasem włożyłam ją dzisiaj, żeby Wam pokazać pewne też dodatki i inne ciuchy, które tutaj kupiłam. Także zacznę dzisiaj od właśnie butów. I pierwsze, co Wam chcę pokazać, to są pantofle domowe. Kupiłam sobie cudowne po prostu pantofle domowe, nowiutkie. Są naprawdę, są nowe, zobaczcie. Zupełnie nienoszone, na skórzanej podeszwie. Tu pisze Made in Britain. Są na mnie dobre, co prawda tutaj pisze, że szóstka rozmiar, ale naprawdę są spoko. Zaraz zobaczycie, firma Pirelli w ogóle. Są z takiego aksamitu, pluszu, w pięknym fuksjowym kolorze, z takimi pomponikami z futra naturalnego. I ja kupiłam je ze względu na mój nowy szlafrok, który ostatnio widzieliście. Zobaczcie tu stylóweczkę. Ten szlafrok właśnie zielony z aksamitu, z niedawnych holi, z tymi właśnie pantofelkami domowymi. I zawsze chciałam mieć właśnie takie eleganckie kapcie domowe, niczym taka dama z dawnych lat. No i właśnie to są takie buty. Naprawdę są wygodne. One mają taki niewielki obcas, więc wiadomo, no to nie jest po kąpieli, czy tam jak chcę być bardzo zrelaksowana i mam dla siebie czas i siedzę w piżamie, pijama party. Ale jeżeli na przykład mam gości w domu i chcę się poczuć tak bardzo fajnie, elegancko, no to to jest coś cudownego. Naprawdę i są przepiękne. Zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje, kiedy jest eleganckie. Także warto mieć też takie właśnie kapcie gościowe, że tak powiem. I bardzo, bardzo mi się spodobały. Zapłaciłam za nie 10 zł, więc, bo to nie było na jakiejś wyprzedaży, tylko tak normalnie w jakimś lumpeksie przypadkowo napotkanym w centrum Krakowa. Ja rzadko chodzę na takie eskapady, ale akurat byłam na nagraniach i wpadłam po drodze do lumpeksu i właśnie taką zdobycz wyhaczyłam. Bardzo mi się podobają. Ciekawa jestem, co Wy myślicie o tym. Kochani, następne buty z tego samego lumpeksu. No i tutaj już mamy trendy najnowsze. Zobaczcie, to są buty, sandały ASOS, więc rewelacyjna firma. I też te sandały nie były aż tak tanie, zapłaciłam za nie 15 zł. One są ze skóry w ogóle. Zobaczcie, tutaj może się uda zobaczyć, że to jest skórka. Natomiast wierzch tych butów jest jakby wyklejony taką holograficzną dermą. Czyli tak jakby od strony stopy są skórzane, tutaj jest naklejony taki jakiś wzór holograficzny. Te buty były tutaj troszkę rozklejone, ja mam klej obuwniczy, więc bez problemu sobie to skleiłam. Są jak nówki i naprawdę są w świetnym stanie i teraz w topowych trendach są właśnie takie sandały na takich grubych i klapki, na takich grubych podeszwach. Też bardzo modne są właśnie jasne, białe te buty, co nie jest jakimś moim najulubieńszym trendem, ale zobaczcie, tutaj włożyłam je
do spodenek, do białej koszulki i do takiej koszuli z rami, którą Wam też kiedyś pokazywałam w holu od Mellenberger i ona jest przepiękna, długa, taka nowoczesna, no i do takiej stylówki właśnie minimalistycznej, nowoczesnej. Tego typu buty przesuper wyglądają, no i właśnie bardzo mi się podoba ten holograficzny tutaj element i od razu Was uprzedzam, że będę też pokazywała Wam stylówki z tymi butami, bo one są właśnie w tych topowych trendach, ale to są takie trudne trendy, przy których łatwo popełnić błąd i wyglądać po prostu tandetnie, tanio. Można zrobić po prostu złe wrażenie, nosząc takie buty do nieodpowiedniej stylówki, więc pokażę Wam, jak można takie trendy właśnie kontrowersyjne wystylizować i ograć w taki sposób, żeby wyglądać w tym super stylowo i bynajmniej nie tandetnie. Więc to już za tydzień, za półtora tygodnia, no i taka zdobycz. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba ten trend. Na pewno nowych za 200 zł, bo pewnie tyle by w ASOS kosztowały, nie kupiłabym, ale skoro były w lumpeksie, włożyłam nieco pracy w ich odratowanie, to myślę, że jest to całkiem fajne, nawet jeżeli jest to tylko na ten jeden sezon, czy na dwa sezony. Kolejne buty są z Vinted i kochani, to już jest taka super, super, super zdobycz. Bardziej zdecydowanie podoba mi się to niż tamte sandały, ale to jest kwestia gustu oczywiście. Na Vinted za około 30 zł kupiłam takie przepiękne buciki w stylu lat 60. Zobaczcie, jakie mają cudowne obcasiki. Pokażę Wam też oczywiście przebitki zdjęciowe, żebyście zobaczyli szczegóły. Skórka naturalna, firma Daniel, made in Italy i tutaj jest napisane Vero, nie umiem tego przeczytać po włosku, prawdziwa skóra i one są też na skórzanej podeszwie, jedynie co to tutaj jest na tych fleczkach plastik. No i zobaczcie, jakie mają śliczne wzorki tutaj, takie dziurki z takimi jeszcze białymi elementami i jak zobaczyłam te buty, to po prostu stwierdziłam, muszę je kupić, bo mam tyle żółtych rzeczy w tym sezonie i mam właśnie te rzeczy w stylu tych lat 60., które idealnie po prostu pasują mi do tych butów. I na pewno też zobaczycie więcej stylówek z nimi. Tymczasem taka stylówka z taką wiskozowo-bawełnianą bluzką, sweterkiem cieniutkim i do tego spodnie też z ostatnich holi, z ostatnich zakupów moich, takie niebieskie, trochę tak na nowocześnie, no i do tego takie wygodniusieńkie buty, bo ten obcas jest nie tylko uroczy, ale bardzo, bardzo wygodny, niziutki. To praktycznie są takie baleriny tylko do czubka. Ja bardzo lubię takie buty i są przewiewne, bo tu są dziurki, ideał na lato po prostu. No jestem bardzo szczęśliwa z tych butów, naprawdę, no. Kochani, idąc dalej, teraz pokażę Wam torebkę. Pierwsza jest taka torebeczka letnia. Ja kocham takie torebki. To jest coś takiego robionego, szytego ręcznie w Indiach. Zapłaciłam za nią 6 zł bodajże na nowym towarze, ale no to było niedrogie, bo to jest taka saszetka z materiału w przepięknych kolorach. Uwielbiam właśnie, tak jak już to wiele razy podkreślam, tego typu gadżety. To jest super na zakupy, na dokumenty, na jakieś wakacje, na wycieczkę, superowa rzecz. I bardzo mi się podobają też te właśnie frędzelki na dole. No i takich kolorów jeszcze, takiej saszetki w tych kolorach jeszcze nie miałam. Ma bardzo fajne kolory, bo tu jest taki żółto-pomarańczowy, tutaj są fuksjowe elementy. I zobaczcie, do tej właśnie sukienki, którą mam na sobie, bo ta sukieneczka jest w bardzo, bardzo podobnych właśnie barwach, ma ciutkę pomarańczu, różu, taki szary też podobny, taki beżowo-szary jak na tej torebce, więc według mnie to jest idealny właśnie zestaw do takiej jedwabnej, leciusieńkiej, wiosenno-letniej sukieneczki. Super sprawa, no można iść na wygodny spacer do knajpki, no i w ogóle jest bardzo, bardzo fajna. Do pracy trochę za krótka, ale w wolnym czasie, na wakacjach, przesuper sprawa. No i mam już piękny zestaw na taki letni dzień. I dodatkowo, kochani, jeszcze pokażę Wam potem przebitkę z płaszczem tej torebeczki. W każdym razie jestem bardzo zadowolona i to jest nowiusieńkie, w ogóle nie używane. Kolejna torebka jest dla mojej przyjaciółki. I ta torebeczka jest naprawdę, naprawdę cudowna. I zobaczcie, ona jest nowa z metką. Proszę, na dowód.
kosztowała jedyne 16 zł. Niewiarygodne. Skórka naturalna i to jest w dodatku, moi drodzy, bardzo dobra marka designerska. Day Birger et Mikkelsen. Możecie sobie sprawdzić, naprawdę drogie są te torebki. Kilkaset złotych za taką torebeczkę trzeba zapłacić w sklepie. I one w zasadzie są chyba jeszcze nawet w sklepach. Na super takim stalowo-szarym łańcuchu, bardzo ciężkim. No i to jest mięciusieńka skórka w takim kolorze zielono-butelkowym, troszeczkę zgaszonym, kaki. Ma super zapięcie, takie jakby magnetyczno przesuwane. Naprawdę jest bardzo dobrej jakości. Bardzo mi się podoba. Chętnie, szczerze mówiąc, zawsze się troszeczkę biję z myślami, czy ją komuś odsprzedawać, ale wiem, że mojej koleżance się bardzo podobała, a ja mam mnóstwo torebek, więc no ile można tego mieć? Zobaczcie, można też sobie regulując w środku zrobić podwójny ten paseczek i po prostu tak zawiesić. Nawet do tej sukienki moim zdaniem też fajnie wygląda. Nie wiem, jak się Wam podoba, ale uważam, że też pasuje. No i tutaj się mieści normalnie telefon, iPhone, nawet taki większy. Mieści się portfel. Ja tu próbowałam, ja już nawet raz właśnie byłam z nią, żeby wypróbować, jak to się sprawdza. Ekstra się sprawdza. No i właśnie widzicie, tu jest taka regulacja, takie rączki, w których można sobie przesuwać ten pasek. Piękna rzecz ze skóry, za bezcen, naprawdę za bezcen, bo 16 zł za taką markową torebkę, która kosztuje kilka stówek w sklepie, to jest mega zdobycz. Także super i cieszę się, że koleżanka, że przyjaciółka będzie miała fajną rzecz. Kochani, kolejna torebka, którą pokażę Wam tu zaraz w przebitkach ze spódniczką taką w kropki. Jest przepiękna, jest to taka troszkę vintage'owa torebka, aczkolwiek to jest, nie jest jakaś stara i zapłaciłam za nią chyba też kilka złotych na wyprzedaży. Firma Accessorize, to nie jest bardzo, tak jak mówię, vintage'owe, ale jest w stylu vintage. Aksamitna torebka z takimi pięknymi naszytymi ozdobami w ładnych kolorach, które bardzo mi się podobają. Zobaczycie potem zbliżenia też zdjęć. Takie są tutaj lusterka, różne dżety, koraliki w różnych kolorach ponaszywane. Z tyłu jest bardziej gładka i ma takie fajne, sztywne rączki jak koszyczek. Oczywiście można sobie tutaj przyczepić dodatkowo jakiś pasek i sobie to przewiesić, jak ktoś chce. Nawet nie wiem, czy ja tak nie zrobię, bo noszenie w ręce torebki to jest troszkę nie na mój charakter, ale no, na przykład na imprezę, żeby ją potem gdzieś położyć, domówkę, czy po prostu jak jestem gdzieś, gdzie mogę ją odłożyć na bok, to jest super sprawa. No i przepiękna, zobaczcie, tutaj prosta jest ta stylóweczka, ale ona mi do wielu rzeczy pasuje, bo ja bardzo lubię aksamit, mam rzeczy właśnie dużo takich aksamitnych i będzie po prostu idealnym nabytkiem imprezowym. Prześliczna torebka, naprawdę, no za naprawdę jakieś groszowe pieniążki. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej torebeczki. No i to już tyle torebek. Kochani, pokażę Wam tu jeszcze jeden taki gadżet, można powiedzieć. Kupiłam przecudowną sukienkę do tańca. Jest na mnie za mała, ale to jest sukienka szyta prawdopodobnie na miarę, z wszytymi takimi wstawkami tutaj na biust. Jestem przekonana, że to było dla jakiejś tancerki i ona jest ręcznie haftowana koralami, wyklejana dżetami, cekinami, w piękne wzory i naprawdę ma bardzo ładny kolor. Jedynie co, to troszkę z tyłu brakuje tych cekinów, które ja podoszywam tutaj, żeby ponaprawiać tą sukienkę i żeby ona była w idealnym stanie, no i później ona trafi do sprzedania, czy to na Vinted, czy jeżeli ktoś z Was chciałby nabyć taką sukieneczkę do tańca typowo, to zapraszam jak najbardziej na moje Vinted lub po prostu do kontaktu, ale sukienka jeszcze jest niezrobiona na razie. Na razie tylko Wam pokazuję, jak wygląda i to jest rozmiar 32-34, ale oczywiście w przypadku takiej odzieży trzeba zawsze wszystkie wymiary dokładnie podawać, które Was interesują, także no, na mnie jest za mała. Ja mam 36 i to na pewno jest co najmniej 34 albo mniej, bo ja nie wchodzę w nią, nie zapinam się tutaj z tyłu i no jest w ogóle za wąska i to jest, zobaczcie, to jest typowo taneczne, prawdopodobnie do łaciny, do tańców latynoamerykańskich, bo jest rozcięcie na całej nodze w zasadzie tu od biodra, więc to na pewno nie jest suknia do włożenia gdzieś do wyjścia, tylko typowo taka imprezowo-turniejowa. Ale naprawdę, naprawdę prześlicznie wykonane, wyszyte, bardzo misternie i kosztowała jakieś naprawdę chyba 2 złote
2 złote lub 5 złotych. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, bo to już było jakieś 2 tygodnie temu co najmniej. No i dzisiaj czasem widzę coś tak pięknego, że warto to uratować, czy użyć w teatrze, w kabarecie, czy właśnie później odstąpić za niewielką jakąś sumę komuś, kto będzie mógł skorzystać z takiej rzeczy, zamiast żeby się zmarnowała i poszła na wysypisko. Kochani, pokażę Wam tu jeszcze sweter męski, który kupiłam dla Wiktora na nowej dostawie i on kosztował około 12 zł. Właściwie to jest taka koszulka męska. W składzie jest częściowo sztuczna i ma dodatek lnu, dosyć fajny, i to jest Zara Man. Wygląda super, taki właśnie bardzo, bardzo stylowy sweterek z guziczkami, mi się bardzo podoba. To jest cienkie, wbrew pozorom, niby sweter, ale cienki, w takim nowoczesnym stylu. No i też fajny, podoba mi się, chciałam Wam pokazać, że właśnie męskie rzeczy też naprawdę można super, nieraz jest więcej fajnych rzeczy niż damskich, także warto kupować na pewno. Teraz już pokażę Wam moją mega perełkę. Płaszcz, który kupiłam ostatnio na nowym towarze i naprawdę kosztował zaledwie 20 zł ten płaszcz. To jest niesamowite, on jest z takiej pięknej satyny wiskozowej i nie ma metek, więc ja myślę, że to albo jakiś designer, jakiś projektant sobie dla siebie szył, no ewentualnie ktoś, kto naprawdę świetnie szyje, bo on jest przepięknie uszyty. Naprawdę tutaj pokażę Wam zbliżenia, to są mega, naprawdę przedobrze to jest uszyte. Bardzo dokładnie, z dbałością o wszelkie szczegóły. Aczkolwiek wiecie co, chyba jednak to była jakaś marka, tylko jest wycięta metka. Tak, teraz widzę, że jednak tutaj musiała być jakaś metka, więc nie wiem, może rozpoznacie ten płaszcz, może widzieliście go gdzieś, czy w Zarze, czy w jakimś innym sklepie, albo na stronie internetowej. No i zobaczcie, tył jest taki bardziej popielaty, tak artystycznie uszyty. Jest bardzo długi, bardzo lejący. Ma duży kołnierz, ma tu jeszcze taką jakby pół pelerynkę, takie naszyte coś. No i z przodu jest jaśniejszy, w jaśniejszy wzorek. No i te kolory, no naprawdę mnie powaliły, te kolory są tak piękne. I to jest cieniutkie, to jest takie coś na wiosnę, cieplejszą, na lato, narzucić na wierzch, na ubranie. No, jestem zachwycona tym płaszczem, po prostu zachwycona i ma jeszcze tak świetnie wykończony dół, jakby osobnym takim pasem materiału. No i zobaczcie, tutaj do tej sukienki krop mam, bo te wzory mi się skojarzyły, że one są co prawda w innych barwach, ale jakby nawiązują takim rozmytym stylem do siebie. No i właśnie do takiej sukienki mi by się bardzo podobał taki płaszcz na wierzch. Oczywiście taki płaszcz można do wielu rzeczy pastelowych założyć, bo ja bym to nosiła do jasnych rzeczy, do szarych, do żółtych, do jakichś takich właśnie beżów, bieli, ale jest bardzo uniwersalny jakby w stylu. Można i właśnie i do spodni, i do spodenek, i do sukienek, spódniczek nosić. I zobaczcie, tutaj też zawiązany, wygląda naprawdę bardzo zgrabnie i się świetnie układa ten płaszcz. No żałuję, że nie mam metki, nie mogę Wam powiedzieć, co to jest. Ma ogromne kieszenie w ogóle, też zobaczcie. No ale bardzo mi się podoba i jeszcze nigdy nie miałam letniego, długiego płaszcza. Bo jak widzieliście w jednym z filmików o płaszczykach, mam dużo krótkich kurtek, płaszczy, ale takiego długiego trencza wiosennego jeszcze nie miałam. No i ten mi się bardzo podoba i myślę, że to będzie jedna z moich ulubionych rzeczy tej wiosny i w ogóle chyba ulubionych, bo bardzo, bardzo lubię coś takiego. Takie oryginalne, fajne, pięknie zrobione rzeczy. No i moi drodzy, jak chodzi o te rzeczy, które kupiłam ostatnio, no to będzie wszystko. Aha, jeszcze pokażę Wam tutaj też z lumpeksu rzecz do domu. Kupiłam sobie taki piękny wieszak tutaj do mojego studia, bo ja mam tutaj dużo teraz schowków już. Mam te pufę ze schowkiem, mam półki, ale właśnie możecie wierzyć lub nie, prócz tego na wieszaki ja nie mam tutaj żadnych haczyków, tak żeby sobie coś na przykład na chwilę odwiesić albo coś, jakąś chustkę, jakieś paski powiesić. No i to jest rewelacyjne, bo sobie to do tej półki z boku przybiję. No i zobaczcie, jak pięknie wykonana rzecz. To jest z metalu, takiego kutego.
Z tyłu są takie przywieszki, żeby sobie przywiercić czy zawiesić na haczykach. No i tu są, i są w ogóle ceramiczne róże i one są prześliczne. Bardzo ładnie to jest zrobione i no i świetnie, że to jest ceramika, że to nie jest jakiś badziew plastikowy, tylko to jest naprawdę z takiej glinki zrobione. Bardzo, bardzo ładne. Może to pomaluję na złoto, ale chyba nie, bo powiem Wam, że bardzo mi się podoba właśnie ten taki troszeczkę rustykalny styl. 10 zł w lumpeksie. Opłaca się chodzić. Kochani, i teraz pokażę Wam rzeczy, które wystawiam, które są już właściwie na moim Vinted. No ale postanowiłam Wam pokazać na mnie, bo tam jednak nie zawsze wszyscy wiedzą, że coś takiego jest. Przypomnę Wam, taka spódnica, którą pokazywałam w zeszłym roku w holach. Nowiutka spódnica, taka piękna, designerska. Firma Creton. I ona jest, jak widzicie, jest nowa, jest z czystego jedwabiu, jedwab i wiskoza w podszewce. Czyli po prostu jest to naturalny całkowicie skład. Wierzch spódnicy 100% jedwab i ma przecudowne wzory ta spódnica. Jest długa, takie rozcięcie ma wzdłuż nogi. No i przez to rozcięcie się spokojnie da w niej chodzić. Natomiast ja się troszeczkę nie mieszczę w tym miejscu, tutaj w udach, bo ja mam dosyć szerokie, w sensie nie jakieś bardzo szerokie, ale jednak jestem kobieco zbudowana, a ta spódnica w tym miejscu jest dosyć wąska i jest nierozciągliwa, więc tutaj ważne jest, że ktoś nie jest za szeroki właśnie w pupie. No i troszkę mi jest w niej niewygodnie, dlatego ją odsprzedaję. Jest przecudowna, naprawdę żałuję, że się w nią nie mieszczę w tym miejscu. Jak widzicie, da się w niej chodzić, mogę w niej chodzić, ale widać, że ona się w tym miejscu troszkę naciąga. Natomiast tutaj jest nawet całkiem luz. No i bardzo żałuję właśnie, że nie mogę w niej chodzić, bo jest bardzo, bardzo ładna i elegancka. Także polecam Wam serdecznie. To jest jedna z takich droższych rzeczy, ale nic na moim Vinted nie jest naprawdę drogie, więc zajrzyjcie i sobie, jeśli chcecie, zakupcie. Następna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to taka bluzka z aksamitu z Zary, Zara Basic. Jest super, ona jest w takim stylu vintage, w stylu, nie wiem jak to nazwać, troszkę boho może. Tu ma koronkę bawełnianą, to jest, zdaje się, sztuczna bluzka akurat, ale jest śliczna, ma takie wiązane rękawki. No i można ją, zobaczcie, tutaj na wierzch, można ją do środka włożyć, fajnie się układa, tylko uwaga, ona też nie jest dla osób z szerokimi biodrami, bo mnie się na przykład ona już opiera na biodrach, mimo że to jest rozmiar, nie, to jest rozmiar XS, no więc nic dziwnego. Ona po prostu ma być luźna, ale na szczupłą bardzo osobę, bo właśnie nie jest zbyt szeroka tutaj na dole w biodrach, więc jeżeli już tutaj jesteście bardziej M-ką albo taką typową S-ką, to może trochę być w biodrach na Was tutaj wąska. Dlatego raczej dla osób właśnie takich o figurze długiej i szczupłej. Ale naprawdę wygląda pięknie, jest bardzo, bardzo elegancka i uniwersalna ta bluzeczka. Żałuję właśnie, że rozmiar nie jest idealny na mnie. No i kolejne jeszcze rzeczy, dwie, które chcę Wam pokazać, nie na sobie, bo są na mnie za małe. Tutaj mam taki żakiet śliczny z River Island i to jest też XS-ka, bardzo, bardzo wąska. 32-34 rozmiar poliester z wełną, 47% wełny i też, wiskozowa podszewka. Bardzo ciekawy, taki mały, dopasowany żakiecik. W super stylu, on jest taki w stylu angielskim, jest naprawdę taki słodziutki, jak ktoś jest mały, drobny, to będzie wyglądał naprawdę pięknie w takim żakiecie, jest bardzo stylowy, także polecam. To jest bardzo tanie wszystko, więc naprawdę warto. I spódniczka jeszcze My Jewelry, też za mała na mnie niestety. Ja ją tam raz w stylówkach mierzyłam, ale no nie da się, nie mogę w niej chodzić. To jest typowo XS-ka, mimo że znowu tutaj jest rozmiar M, czego nie rozumiem, bo naprawdę ona jest nierozciągliwa i jest malutka. Jest na mnie za mała, mimo że ja niby mam S-kę, może taką większą S-kę z racji właśnie tutaj kobiecych kształtów, ale jednak to jest naprawdę małe i ale śliczna, jest taka żakardowa, ma piękne kolory, różowy, pomarańczowy, trochę taki zielony, jest bardzo, bardzo stylowa, jeśli ktoś takie rzeczy lubi, to bardzo polecam, bo też jest bardzo tania. Także, kochani, to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was już w niedzielę na stylówki w stylu Riverdale. Zapraszam bardzo serdecznie, bo te stylówki myślę, że będą świetne. Ja już się nie mogę doczekać, bo mam tyle pomysłów na te Riverdale i na postaci, że
że już kipię cała tym. Także serdecznie zapraszam i będzie to też wyzwanie z drugą youtuberką, Case Kate. Także będziemy robić obie te stylówki dla Was i będziecie mogli sobie porównać, jak to wygląda, jakie stylówki zrobiłyśmy. Mam nadzieję, że Wam spodobają. I za tydzień oczywiście haul. Zapraszam Was jeszcze raz, proszę o polubienia i o subskrypcję na kanale. Do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam.